Szczęść Boże, dobry wieczór, dzień dobry. To już 85. przegląd tradycjonalistyczny. Piotr Błaszkowski. I Kamil Klimczak, witamy Państwa jak co tydzień. Będzie dużo informacji, dużo nowości. Mamy całkiem sporo w tym przeglądzie. Zaczniemy, proszę Państwa, od naszego ulubionego tematu, od Żydów. Nie laickich, nie talmudycznych, nie syjonistycznych, nie Chabad Lubawicz. Nie, pójdziemy do tego tematu mniej znanego, a być może nawet bardziej niebezpiecznego, jak Żydzi mesjanistyczni. Tak, proszę Państwa, od razu zaznaczam, że to nie jest wywiad pogłębiony, tylko zasygnalizowanie problemu, więc inspiracją dał mi 82. numer przeglądu, który zrobiliśmy, i Roy Shoshoneman, mówił o proroku Ezechielu na swoim kanalu Jews Catholic. No i właśnie on stawia tezę o wypełnieniu się czasu nawrócenia Żydów właśnie przez proroctwo Ezechiela, to jest 38-39, i temu tematowi poświęcił dwa ze swoich filmów. No i Roy, który ma kontakty z mesjanistycznymi rodakami, mówi, że podobno w każdym mieście, osiedlu w Izraelu jest środowisko mesjanistyczne. No i na ten problem zwróciłem już wiele lat temu uwagę, kiedy oglądałem młodego laickiego Izraelczyka na YouTubie. To był taki specjalny filmik, który został uleczony z problemów i swoich problemów osobistych, z nałogów, właśnie z problemów psychicznych, przez imię Jeszua, co znaczy Zbawiciel. Nie mylić z Jeszu, bo tak to zmienili rabini, i tak, jeżeli już używają tego imienia, to w takim skrócie ono nic nie znaczy. A Jeszua, oczywiście czytając odpowiednio, znaczy Zbawiciel. No i kiedy on poznał prawdziwie imię naszego Pana, stał się cud, a w zasadzie cała seria z cudów. To jest zresztą taki piękny, wzruszający film. Ja nie wiem, czy on jeszcze jest na YouTubie, on był chyba kilkanaście lat temu. No i tak, wielu z tych konwertytów z żydostwa, zanim zostaje katolikami, ale to też nie to są jednostki, przechodzi przez środowisko Żydów mesjanistycznych. Mesjaniści, a to dokładna taka ich nazwa, to jest Żydzi mesjanistyczni lub synowie nowego przymierza. Mają na YouTubie dwa kanały na pewno, a może i więcej, ale ja przeanalizowałem dwa dla Państwa. Pierwszy, ja go nazwałem nowojorsko-izraelski, on się nazywa One for Israel, tak? A drugi to już taki jest czysto izraelski, to się on nazywa Messianic Jews Alliance. No i ten izraelski ma aż 200 tysięcy subskrybentów i ma 60 filmów, natomiast ten nowojorski ma niesamowite świadectwa Żydów, to jest niesamowite, tych amerykańskich. No i może powiem o takim jednym nawróceniu. Jako że zdarza się w tym mieście żydowskim, jakim jest Nowy Jork, że kiedy ktoś się nawróci na chrześcijaństwo, to traci pracę i traci lub mu wypowiadają najem, jeżeli nie ma własnego mieszkania. No wiadomo, to jest miasto żydowskie jeszcze. No i bywało tak, że taka nawrócona Żydówka, po prostu ksiądz na parafii katolickiej wziął ją na miesiąc tam, czy tam zanim stanie na nogi, na utrzymanie parafii. No więc taka jedna Żydówka dalej pracowała w żydowskiej jeszywie, i w końcu ten talmudysta mówi: ty jesteś chrześcijanką, bo ty ciągle mówisz o miłości. Bardzo, bardzo znamienne. Oczywiście chodzi o miłość bliźniego, miłość do Boga i tak dalej. Nie recytowanie Talmudu, tylko jednak zupełnie o coś innego. No i często się zdarza, że ci rabini ukrywają przez
przed Żydami istnieje proroctwa Izajasza. No po prostu i oni się są zdumieni, że coś takiego istnieje. No i wtedy, kiedy już poznają proroka Izajasza, to on mówi o Mesjaszu, to po prostu wszystko staje się dla nich jasne. Znaczy Roy Soreman uważa wręcz, że mesjanizm Jezusa, czytając w kontekście Starego Testamentu, to jest tak oczywiste dla Żydów, to jest tak ten Mesjasz żydowski, że nie ma wątpliwości, że to o niego chodzi, tylko rzeczywiście, to jak uczy Kościół, oni mają z powodu bogobójstwo bielmo na oczach i tego nie można po prostu jakby, no ta łaska nie może się do nich przebić, tak? No więc właśnie, a teraz to są te świadectwa, są takich Żydów ciekawe, takich tych nowojorskich, czy też innych amerykańskich, z klasy średniej, bogatych, często liderów swojej lokalnej społeczności. No ale czyli łaska jakoś działa, z tym, że oni, jest taki pewien trudność do poznania, czy oni się chrzczą, a jak się chrzczą, to się chrzczą w jakichś denominacjach protestanckich, później po tych denominacjach protestanckich wędrują i się zatrzymują na takim etapie. No więc drugie środowisko to jest i izraelskie, to mam na myśli ten kanał Allianz i ten izraelski Allianz. No i proszę Państwa, i oni robią muzykale. Zresztą te muzykale są nakręcone kilka lat temu, ostatni rok temu. No więc, ale robią też koncerty takie uwielbienia. No jak jeżeli nie przystępują do kościoła katolickiego, czyli nie mają sakramentów, nie mają mszy, nie mają sakramentów, no to nie pozostaje nic innego jak takie uwielbienie, więc mają taki koncert, który się nazywa Gadol Adonai, czyli Wielki jest Pan, sprzed 8 lat i proszę Państwa, mają 14 milionów odbiorców. Oczywiście ta liczba jest nieosiągalna ani dla mesjanistycznych Żydów, więc to najpewniej nabili im ewangelikalianie, czyli protestanci amerykańscy. Takich koncertów jest zresztą, takich koncertów, takich filmów o uwielbieniu jest zresztą sporo. Mi przykuł uwagę taki musical, który się nazywa Narodziny Gwiazdy, czyli Mesjasz przyjdzie do siebie. I 11 tysięcy, 110 tysięcy oglądalności, 8 lat, no, które jest niczym innym jak takimi jasełkami, tak? Tylko to są jasełka po hebrajsku, bardzo zrobione, naprawdę na poziomie, nawet wzruszająco. Przy czym na Maryję wzięli taką Żydówkę o niesiemickich rysach. Ja tutaj doszedłem do wniosku, że zrobili to dlatego, żeby ikonicznie pasowała do wyobrażeń. To jest takie włoskiego malarstwa, tak? No tak, czyli tutaj muszę, czyli po prostu niuansowo. Zresztą czytając te napisy, bo to są, mimo że przedstawienie jest oczywiście po hebrajsku, to są angielskie napisy i wszystko zdaje się być prawidłowe z Ewangelią. Jest pokazane dziewictwo przy Najświętszej Maryi Panny, co jest dla nich oczywiste. Nie wiem jak po urodzeniu Chrystusa, tego akurat nie było, no ale mówię o tym, bo ci protestanci mają różne na ten temat wyobrażenia. Jest też taki musical mesjanistyczny, on się nazywa Sekret po hebrajsku. Ma 26 tysięcy wyświetleń, już ma 3 lata. No i jest w ogóle poświęcony 73-leciu powstania państwa Izrael. I to jest bardzo ciekawy, bo on jest nacjonalistyczny, ale też po raz pierwszy widziałem konflikt między takim czarnym talmudystą, a laickim Żydem, co mówi, że Jeszua przyszedł i umarł za nasze grzechy. Tak? Mało tego, ja tam jest pokazane, jak młodzi Izraelczycy dyskutują o Jezusie w kontekście Nowego Testamentu, o papieżu Pawle VI. No i
Scena bardzo się kończy dość symbolicznie, bo rzecz dzieje się w klasie, gdzie są dwie rodziny, właśnie jedna taka ortodoksyjna, druga mesjanistyczna. Później te dzieci się rozjeżdżają, jedna z rodzin wyjeżdża do Ameryki. No więc po 30 latach dzwoni telefon i jest rozmowa między Menachinem i Gabrielem. Ten oczywiście Gabriel, imię Gabriel nie jest podstawne. I on mówi, że ten Gabriel, właśnie nie wiem, który z nich mówi, ale mówi, że przyszedł Mesjasz, tak? I to jest chyba ten sekret, i oni chyba tak to rozumieją, sekret Izraela, że oni się zgromadzili po to, żeby w tym, do nich właśnie w nowym Izraelu, w tym nowym państwie przyszedł, jakby to objawiło im się, że jednak Mesjasz ich przyszedł, i to nie teraz, tylko 2000 lat temu. Wyprodukowali też taki muzykal, to się nazywa Yesterday i Today, czyli wczoraj i dziś. 3 lata temu ma 28 tysięcy wyświetleń. No i to jest taki, proszę Państwa, wykład katechizmu Nowego Testamentu, gdzie po hebrajsku tłumaczą Nowy Testament, jak należy postępować, tak? No więc właśnie, mają te swoje uwielbienia, co jest dość logiczne, jak już powiedziałem, bo nie mają mszy świętej, sakramentu. Duże oglądalności i milionowe, ale też na przykład 96 tysięcy. No więc z nimi jest taki problem, że część z nich utożsamia się z chrześcijańskim ewangelikaństwem, tym amerykańskim, a część się w ogóle nie utożsamia, i mają taką dziurę, czyli ten Mesjasz przyszedł w Betlejem, wszystko tu się zgadza, i później jest 2000, jest nic. No i z czego to wynika? Otóż musieliby uznać Kościół katolicki, a oni są niestety, jak podejrzewam, pod wpływem ciągle tej wpływów rabinistycznymi, że Kościół jest antysemicki. Oczywiście Kościół nie jest antysemicki, to jest w ogóle antysemityzm, to rzecz wieku XIX, tylko jest antyjudaistyczny. I oni tego oni po prostu nie mogą przejść. No więc po prostu omijają ten temat, jakby Kościół katolicki nie istniał. I oczywiście dla nich antyjudaizm kościołem utożsamiany jest z antyżydowskim. Oczywiście różnica, mimo że jest subtelna, no to dla tych Żydów jest nieczytelna i łatwo ich zmanipulować, więc oni uważają, że Kościół chciał ich nawrócić, ale nie zniszczyć, choć talmudyści uważają słusznie, że chrzest, zresztą my też tak uważamy, że jest to wyłączenie z ich starego zakonu, i jest to nowe życie. No więc skoro nie chcą przyjąć chrztu, śpiewają o ponownym przyjściu Mesjasza, jego królestwa. No trochę z takiej konotacji i trochę nacjonalistycznej, nie uniwersalnej, tylko takie trochę nacjonalistyczne, jak odniosłem wrażenie. Więc jedni uważają, że są formą mesjanistyczni, no i, a inni z kolei uważają, że nie, że to jest jednak taka inna wspólnota, i w języku hebrajskim mają tendencję do utożsamiania się z terminem manamin, tak, chyba tak, czyli wierzący, albo wehudim, dosłownie Żydzi, w przeciwieństwie do bycia identyfikowany jako nozim, czyli dosłownie chrześcijanie, czyli jest to jakaś forma separacji narodowej, jakaś forma, powiedzmy, quasi kościoła. Stąd często się uważa, że Żydzi mesjanistyczni stanowią jedno z dwóch podstawowych konarów drzewa genealogicznego chrześcijaństwa. No, jeden to jest judeochrześcijaństwo, a drugi to jest poganochrześcijaństwo. My jesteśmy oczywiście poganochrześcijaństwo. No ale takie wiadomo, takie teorie. No, jak tworzą, no, skoro nie przyjmują na nauki Kościoła. No i teraz
Intuicja polityczna podpowiada mi, że ten żydowski Deep State toleruje mesjanistów, mimo że uważa ich za zdrajców, tak? Z punktu widzenia teologicznego, bo mają oni polityczne przełożenie na amerykańskich politycznych ewangelikan. Czyli mają pośrednio przełożenie na imperium amerykańskie, pod którym protektoratem te państwo Erek Izrael istnieje. Czyli talmudyści uważają ich za zdrajców, ale są politycznie pożyteczni dla przetrwania państwa Izrael. Więc proszę państwa, ja jeszcze sprawdziłem na angielskojęzyczne hasło Messianic Judaism, więc tak w roku między latami 2003-2007 ruch ten rozrósł się do 150 mesjanistycznych domów modlitwy w Stanach Zjednoczonych, a czy z 150 do aż 428, z czego ponad 100 w Izraelu, dokładnie. No i kongregacje te są często powiązane z większymi organizacjami lub sojuszami mesjanistycznymi. No i w roku 2013 szacunki populacji mesjanistycznej liczono od 175 do 250 tysięcy członków w Stanach Zjednoczonych, a w samym Izraelu od 10 do 20 tysięcy, łączna liczba na całym świecie 350 tysięcy. No dlatego Roy Soreman mógł powiedzieć, tak, że podobno w każdym osiedlu czy tam miejscowości w Izraelu są Żydzi mesjanistyczni, aczkolwiek się oni są dość dyskretni, tak się, no, może się wprost tam nie ujawniają, tylko tak żyją na boczu, na boku społeczeństwa. No więc podsumowując, rzeczywiście no, Żydzi to nie jest naród normalny, to nie jest jak my, tylko rzeczywiście jest to naród teologiczny, stworzony palcem Pana Boga, no i Pan Bóg teraz czeka cierpliwie na spuszczenie łaski. No i po nawróceniu Izraela oni muszą zaakceptować nas chrześcijan, w ogóle muszą Kościół katolicki zaakceptować, tak? Muszą zaakceptować nas chrześcijan jako pogan, muszą zaakceptować uniwersalizm, że to jest przesłanie Jezusa Chrystusa, jest uniwersalistyczne do każdego człowieka i do każdego pokolenia. No a my chrześcijanie musimy za ich po prostu też zaakceptować. No a to też może być trudne, no jak to się stanie, no to będzie cud, chociaż może to będą czasy prześladowań, więc w ogóle będzie wszystko łatwiejsze. No, ja i tyle z mojej strony. Tak, ja mimo wszystko uważam, to już będzie moja opinia po tym wyczerpującym dosyć przedstawieniu problemu, że no, jest to pewnego rodzaju stanie w rozkroku i jest to pewnego rodzaju jednak niebezpieczeństwo, bo to jest taka ułuda, że no tutaj tak, wierzymy w Jezusa, ale właśnie no z tym chrztem czy innymi sakramentami już jest problem. Jest to rzeczywiście chyba ta taka mentalność żydowska, konieczność zawsze odrębności. Jak na to patrzeć, jakby z teologicznego punktu widzenia, trudno mi powiedzieć, ale ja przynajmniej jestem sceptyczny, bo pamiętam, jak jeszcze parę ładnych lat temu gość niedzielny się zachwycał nad Żydami mesjanistycznymi. Jak się nad czymś zachwyca gość niedzielny, to ja zawsze jestem zdystansowany. Zostajemy w tematach żydowskich. Krystian Kratiuk 14 maja na Polonia Krystiana opublikował alarmujący film Polskie zakonnice w Jerozolimie zagrożone, bo nad domami polskimi, dokładnie dwoma, starym, na Starym Mieście i Nowy w dzielnicy Chachoma Haschelischit, prowadzonymi przez elżbietanki, zbierają się czarne chmury. O ile elżbietanki znoszą ataki czarnych w kałatach iście heroicznie, to zaciemnia się atmosfera w Polsce. Mianowicie właścicielem domów jest archidiecezja gnieźnieńska. Siostry użytkują nieruchomości na mocy 10-letnich umów i ta aktualna wygasa w przyszłym roku. I redaktor Kratiuk przytoczył pewne dwuznaczne wypowiedzi, które mogą sugerować, że zaczną się naciski na likwidację domów albo ich przejęcie prawdopodobnie na filię jakiegoś centrum dialogu międzyreligijnego. Sprawę opisuje w artykule w Do Rzeczy. Ostatecznie Kuria Gnieźnieńska plotkom zaprzecza, ale no wiadomo, nie wierzymy w informacje niezdementowane. Dokładnie. Czujni.
A teraz wracamy. Rzym, Rzym Franciszka. Tyler Marshall na swoim kanale komentuje taki film, ma tytuł Pope Francis Deposit of Papacy If He Won't Resign. 17 Leaders Appeal to Cardinals, czyli Franciszek powinien zostać usunięty z papiestwa, jeśli nie zrezygnuje. 17 liderów apeluje do kardynałów. W Polsce kanał Anny Mandrelli-Ryngraf już skomentował ten list, podpisany między innymi przez znanego w Polsce Petera Kwaśniewskiego. Sama forma listu wezwania wydaje się troszeczkę bezsensowna co do skutku, to jednak pokazuje, że cierpliwość się wyczerpuje. Główny zarzut: idolatria Pachamamy w Kościele Rzymskim, ale zaraz dalej: polityka kadrowa, usuwanie konserwatywnych biskupów, tradycja niskustodes, błogosławieństwo par cudzołożnych i homoseksualnych, współpraca z chińskim rządem komunistycznym, herezje zawarte w dokumentach takich jak Amoris Laetitia, deklaracja z Abu Zabi, potępienie kary śmierci przez Franciszka. List jest wyrazem radykalizacji katolików w USA i wzburzeniem, co ten papież z Argentyny robi, jak demoluje Kościół i dekonstruuje naukę wiary. Tyle z naszej strony, odsyłamy na kanał pani Anny. Temat jest trudny, ostatecznie kompetentnymi do wezwania do ustąpienia są kardynałowie, choć mogą działać pod presją wiernych, natomiast na to działanie się póki co nie zanosi. No właśnie, proszę Państwa, przesuwamy się z Francji do, z Italii do Francji. Otóż COVID zmienił wiele również postrzeganie tradycji katolickich w mediach społecznościowych, wręcz był błogosławiony. To ostatnio mi to powiedział brat nasz zakonny z Warszawie. No więc mamy pewne nowum na pielgrzymce Paryż-Chartres, czyli to jest tej indultowej Ecclesia Dei. No i w tym roku telewizja CNN będą transmitować na żywo niedzielną mszę świętą, czyli 19 maja, czyli jutro, celebrowaną podczas tej pielgrzymki. No i msza będzie transmitowana z szart. Jest to przy współpracy France Catholique i będą mogli śledzić tą wspaniałą liturgię na zesłanie Ducha Świętego. No i tutaj jeszcze informacje o samej tej pielgrzymki. Przypomnijmy, że i w 2023 było 16 tysięcy pielgrzymów, wzrosło o 33%. Teraz w przypadku tej 20 edycji, która odbędzie się właśnie 18-20 maja, spodziewana jest jeszcze większa liczba. No, biwaki powiększono o 4 hektary, kupiono kolejne 25 namiotów zbiorowych do spania, a do kościoła Saint-Sulpice, a z kościoła Saint-Sulpice, czyli w Paryżu, wyjdą dwie kolumny, tak? No i teraz hasłem jest chcę zobaczyć Boga. To jest temat przewodni tej pielgrzymki, organizator Notre Dame de Chrétien. No wydarzenie zapowiada się sukcesem. Rejestracja skończyła się pod koniec kwietnia. Chociaż to organizatorzy mówią, że jeszcze można dołączyć w poniedziałek tuż przed katedrą w Szar, przynajmniej być tam obecnym. No i msza święta ma być celebrowana 15:30 i będzie, no właśnie, chyba to jest tutaj ważne, kardynał Gerald Ludwig Mille, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a oraz będzie biskup Szart Filip Christory. I teraz tłumaczenie jest trochę nieczytelne, bo dwóch nie mogą przecież koncelebrować, więc to może któryś z nich będzie mówił kazanie, msza najpewniej solenna, a przed katedrą będzie ekran, bo wszyscy się nie mieszczą. No i też idzie Piłsowa pielgrzymka, tylko w drugą stronę, Chartres-Paryż. Też Państwa poinformujemy, bo będą oficjalne komunikaty na stronach Bractwa. No to tyle, jeśli chodzi o pielgrzymki. Na pewno bardzo piękne wydarzenie i bardzo dobrze, że takie pielgrzymki się odbywają. Wracamy do Polski. W poprzednią niedzielę, 12 maja, miało miejsce otwarcie wystawy w Muzeum w Drozdowie Kapłan Harcerz Obywatel na temat życia i poglądów księdza Kazimierza Lutosławskiego. Przygotowano ją z okazji setnej rocznicy śmierci tego wybitnego kapłana, twórcy Krzyża Harcerskiego i współautora Konstytucji Marcowej. Podczas wernisażu odbyły się wykład autora wystawy Tomasza Szymańskiego o życiu i poglądach księdza Lutosławskiego,
Zwiedzanie wystawy, wspólne śpiewanie pieśni harcerskich i patriotycznych w braterskim kręgu wraz z harcerzami, no tamte poprzednie dwa, no to dwa punkty oczywiście w samym muzeum, a śpiewanie już w parku muzealnym. I wystawa i wernisaż by zostały zorganizowane we współpracy z parafią świętego Jakuba w Drozdowie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedwabnym, ZHP Chówiec Łomża i 21. Drużyna Harcerska imienia księdza Lutosławskiego. Jako że ksiądz Lutosławski był endekiem, więc został skazany na zapomnienie. Co my przypominamy, leczył, bo był lekarzem, uczył, bo był nauczycielem, był najbardziej pracowitym posłem pierwszej kadencji drugiej RP, był kapłanem, więc dawał sakramenty. Na wystawie o księdzu Lutosławskim, to co nas interesuje, są prezentowane trzy ornaty rzymskie i kapa, bardzo piękne, wyszywane przy dworze Lutosławskich bądź przez panie z Drozdowa z początku XX wieku, najstarszy roku 1903, no prawdopodobnie ich ksiądz Lutosławski używał. Należą do drozdowskiej parafii, pewnie są chwilowo bezrobotne, bo wyparły je plastiki, więc dlatego trafiły do gablot muzealnych. Zapraszamy do odwiedzin tego urokliwego i ambitnego muzeum w tym roku. Tak, tak, proszę Państwa, no właśnie, już jesteśmy w Polsce, więc księdzu Śniadochowi z IDP-em ma niewątpliwie charyzmę, charyzmat organizacyjny i tego nikt mu nie odmawia, no i już Bractwo Przedmurza Olsztyn i sekcja olsztyńska Bractwa Przedmurza organizuje dwudniowe warsztaty integracyjno-formacyjne dla mężczyzn w dniach 14-16 czerwca w Kadynach, w klasztorze koło Elbląga. No, warsztaty i celebracja mszy świętej w Rycie Rzymskiej, oczywiście ksiądz Grzegorz. No to już jak jesteśmy, proszę Państwa, przy IDP, to trzeba odnotować, proszę Państwa, i to jest teraz, sięgam po komunikat, który mi się, który z oficjalnej strony, który mi się otwiera właśnie. I teraz, proszę Państwa, bierzmowanie w Warszawie, w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego. Jego Ekscelencja, najdostojniejszy ksiądz arcybiskup Antonio Guido Filippasi, nuncjusz apostolski w Polsce, wybierzmował 68 młodych ludzi przygotowanych do tego sakramentu przez księży Instytutu Dobrego Pasterza w obu diecezjach warszawskich, a także w Olsztynie i Częstochowie. Mszę świętą wotywną o Duchu Świętym w intencji bierzmowanych odprawił ksiądz Śniado w obecności księdza arcybiskupa, któremu serdecznie dziękujemy za okazaną nam życzliwość i przyjęcie. No, proszę Państwa, prośbę, bo powiem tak, no, po pierwsze, zwróćmy uwagę na logistykę, tak, to jest przygotowanie z różnych części, no to tutaj IDP się rzeczywiście popisało. No, a prośba do jego ekscelencji nuncjusza to też nie jest przypadkowa, no, ale ja podejrzewam, że to jest owoc tutaj znajomości z księdzem Grzegorzem, tak? No, nikt z polskich biskupów jakoś nie bierzmował. No i kropka nad i. Tutaj IDP ma teraz 5 kaplic: Warszawa, Białystok, Częstochowa i w ciągu tego roku, półtorej pojawiło się w Łomin, Olsztyn. No i teraz już moje proroctwa, czyli proszę Państwa, tutaj Michael Matt mówił, że w Stanach Zjednoczonych istnieją takie klany, tak? Są takie klany Indult, klan Piłsudski, klan IDP, klan tam Piotrowców i tak dalej, i tak dalej. I on to często powtarza, więc wszystko na to wskazuje, że właśnie rośnie nam klan tradycji IDP. No i tutaj widać, że ksiądz Grzegorz po zesłaniu w Rzymie tutaj działa, no ale a przypominam, że księży z IDP to generalnie wysyła się do ojczyzny, tak? Więc no, będą działać. Ja powiem tyle, no teoretycznie na mocy tradicjonis custodet już po staremu bierzmować nie wolno, skoro sam nuncjusz ma tradicjonis custodes, mówiąc brzydko, w pompce, no to znaczy, że chyba przed indultem w Polsce jeszcze nie takie ciężkie czasy. Aczkolwiek pamiętajmy, że biskupi mogą nuncjusza omijać i będą sobie korespondowali z dykasterią kultu Bożego, dyscypliny sakramentów i ona już tam im powie, prawda, co mają towarzysze polscy czynić.
No, ale nuncjusz ma wpływ na politykę kadrową, więc już nie może być. Idziemy dalej, proszę Państwa. Nie tylko nasz zespół recenzuje książki, zaczął to robić nowy kanał wydawnictwa Tedeum na YouTubie. Jak sami piszą, będzie promowana i recenzowana dobra i sprawdzona literatura dla katolika. Zachęcamy do obejrzenia pierwszego filmu z bardzo ciekawym tytułem Czy diabeł lubi czytać książki? Opowiada o tym nie kto inny jak ksiądz Piotr Świerczek, a kanał się nazywa Tedeum, wydawnictwo tradycji katolickiej. Dokładnie i teraz niezbyt przyjemna wiadomość. Ukazał się komunikat przełożonego generalnego. Ja go słyszałem w Warszawie na mszy świętej. Przełożony generalny FSPX, ksiądz Dawid Paglirani, w sprawie innego księdza, też Dawida, tylko dokładnie Dawida Wierzyńskiego. Otóż po samowolnym opuszczeniu przeratu w Poznaniu, czy był to marzec 2023 przed Wielkanocą, i dwukrotnym kanonicznym upomnieniu ksiądz Wierzyński przestał być członkiem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, czyli dalej jest kapłanem, bo ta decyzja nie dotyczy laicyzacji. No i teraz zaspokajamy ciekawość naszych widzów, bo to jest, ona jest publiczna. Otóż ma swój profil na Facebooku, się nazywa Dawid Wierzycki Elevate Your Life, czyli podnieś swoje życie. Przedstawia się jako były ksiądz i jak sam pisze, jest konsultantem edukacyjnym i dalej specjalista do spraw rozwoju osobistego i motywacji. Pomagam osobom pracującym nad swoim rozwojem osiągnięcia, pomóc w doskonaleniu siebie. No i tu koniec tych. Ale to brzmi dwuznacznie, no tak oczywiście, bo zastąpił pomoc sakramentalną ku niebu na czysto naturalistyczny psychologizm. No, jak zobaczą Państwo, czy on, jego zdjęcie jest takie uśmiechniętego, zadowolonego z siebie człowieka, natomiast jak Państwo przysłuchają film, to widać człowieka dotkniętego wielkimi przeżyciami duchowymi, czyli na zdjęciu uśmiechnięty, a wewnątrz załamany. Wiemy, że jest różańcowa, co się zamodli za jego nawrócenie, no ale tutaj moim zdaniem, dopóki jest mu dobrze, to nie ma szans na nawrócenie. No musi być, to jest moja oczywiście złośliwość, musi być głodny, zawszony, leżący, śmierdzący w barłogu, żeby zaczął krzyczeć o miłosierdzie. No daj mu Boże, żeby nie potępił swojej duszy. No ale komunikat był, więc tutaj też dlatego o tym mówimy, że sprawa jest szeroko znana w wąskich kręgach i tworzą się różnego rodzaju teorie spiskowe i po prostu trudno nadążyć, żeby ludzi, którzy sobie tam wymyślają różne rzeczy, bo są opętani, prawda, nienawiścią do bractwa, prawda, a widzi. Rozłączyło mnie na chwilę, ale to Tak, na chwilę. idziemy dalej. I oni mówią, a widzicie, w waszym bractwie też nie jest lepiej. No, powiem tak, no, ja uważam, że kapłani wierni tradycji będą mieli 2 czy 3 razy trudniej, bo mają więcej łask, ale dlatego będą mieli więcej przeszkód. No i tutaj znamy te cytaty, że kto stoi, niech, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. No jak już byśmy się mieli licytować, to więcej takich spektakularnych kiksów statystycznie w dużo mniejszym, mniej zasobnym w Polaków bractwie świętego Piotra zostało wykonanych. Ja przynajmniej o dwóch wiem, więc no to niestety, ale to nie ma co tu dopisywać. My się nie będziemy zajmować plotkarstwem, dlaczego, po co, jak ten stwierdzamy fakty znane publicznie i pozostaje nam się chyba tylko modlić i ja uważam zawsze za tych, którzy upadają, należy się modlić 2 albo i 3 razy więcej, bo oni właśnie tego potrzebują, a nie tego, żeby komentować i rozprawiać, a dlaczego, a jak, a po co i w ogóle. Dalej, proszę Państwa, zostawiamy ten smutny temat. Coś ku pokrzepieniu serc z Niemiec. W weekend 3-5 maja odbyło się we Freiburgu ogólnomiejskie spotkanie KJB, oficjalna nazwa to Deutschlandtreffen, którego częścią była procesja Maryjna ulicami Freiburga.
przy której również kilku Polaków rozdawało ulotki w ramach apostolatu. Ludzie przyjęli tyle ulotek, że duży stos przygotowany do rozdania został rozdany w całości. Wiele osób przełamało do tej pory wewnętrzne bariery, aby podchodzić do ludzi w ogóle. Następną nowością jest pierwsza msza wszechczasów, która odbyła się w mieście Kassel w północnej Hesji, między Kolonią a Lipskiem. Jest to miejsce, z którego do najbliższej kaplicy są 2 godziny drogi samochodem. Kassel z diecezji Fulda, której przez 17 lat swój urząd sprawował arcybiskup Johannes Dyba, jeden z najbardziej konserwatywnych biskupów w episkopacie Niemiec, w swoich czasach jeden z najbardziej prześladujących mszę świętą wszechczasów. To jest, proszę Państwa, znamienne. Patrz, prawda, w Polsce Kraków, też najbardziej konserwatywny, ale prześladujący. Msza święta odbyła się w sali pewnego domu kultury. Celebrował ją przełożony dyscyplin niemieckiego ksiądz Stefan Pluger. Organizatorzy, którzy podjęli inicjatywę, to Polacy mieszkający w tamtych okolicach. Na mszę przybyło sporo Polaków. Sala przeznaczona na 60 osób nie pomieściła wszystkich. Po mszy odbył się wykład o różnicach między mszą wszechczasów a mszą nową. Tak, proszę Państwa, a to otrzymaliśmy informację od naszego słuchacza z Niemiec, także dziękujemy bardzo. Jeżeli Państwo chcieliby nam coś podesłać lokalnego, to jak najbardziej, a z którym warto się z tą wiadomością podzielić, to jesteśmy tutaj do dyspozycji. I proszę Państwa, nasi rodacy oglądają nie tylko jedynie słuszne kanały, ale też organizują się i tam, gdzie mieszkają, tworzą Królestwo Boże. Więc brawo, my walczymy dalej. No i teraz jeszcze tutaj, proszę Państwa, kącik prasowy, czyli jak portal Gazeta.pl manipuluje wypowiedziami w celu dychrystianizacji. Mamy maj, Państwo zobaczą mnóstwo złośliwych tekstów przeciwko Komunii Świętej. Więc tak, to jest 9 maja 2024, w zakładce dziecko.pl rodzice, bombastyczny tytuł: ksiądz bez ogródek o komunii. Gdybym był papieżem, skasowałbym ją. No oczywiście, jak ktoś czyta tytuł, to myśli, że chodzi o w ogóle skasową Komunię Świętą. I to jest taka sugestia. No i no więc jeżeli wejdziemy w tekst, to zdanie zupełnie brzmi inaczej. Gdybym został papieżem, to moją pierwszą decyzją byłoby skasowanie pierwszej Komunii Świętej w Polsce w obecnej wersji, mówi ksiądz Kobyliński w rozmowie z portalem o2.pl, czyli po prostu, no rzeczywiście, no bo pochodzi o te wszystkie patologie. Ale autorce Magdalenie Wróbel należy się medal z kartofli od doktora Józefa Goebbelsa, bo manipuluje przez sugestie, jakoby kapłan katolicki chciał skasować sakrament przyjęcia ciała pańskiego. Pani Magdaleno, pokuta, pokuta i jeszcze raz pokuta i 30 dni o chlebie i wodzie. Dodajmy tutaj, że akurat krytyka tego, co się czasem dzieje przy okazji pierwszych komunii, jest jak najbardziej uzasadniona. No ale tu mamy oczywiście tak zwaną dezinformację, popularne słowo. Tak, to jest, proszę Państwa, dezinformacja czystej wody, no bo czasami z pierwszej komunii robi się, przepraszam bardzo, i to nie tylko z winy rodziców, ale z winy również często księży niedouczonych. Cyrk. Cyrk zamiast sakramentu, i to sobie jasno powiedzmy. I również no, problemem chyba jest to, że do komunii są wysyłane i prawda dzieci, które nie mają nic wspólnego z wiarą, w domu wiary nie ma. I no, w takim razie pytanie powstaje: po co? Po co? No, po co? Potem się czyta różne historie, że a tu ksiądz tyle wymaga, tu pani katechetka, coś tam. No, no jak nie wierzysz, to. To po co? To jest niestety, to są resztówki ginącego katolicyzmu kulturowego. No, spada liczba, w ogóle spada liczba dzieci, i w ogóle spada też liczba dzieci idących do komunii. No i to jest smutne. To jest smutne, no ale może lepiej właśnie iść na jakość niż na ilość. Bądźmy czujni, szatan jak lew ryczący krąży, by nas pożreć, o czym już wspominaliśmy chwilę temu, ale w Katowicach, jak widzimy, krąży w szatach arcybiskupich. W minioną sobotę w homilii wygłoszonej podczas święceń w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach arcybiskup Adrian Galbas zapowiedział, że świeckie kobiety na równi z mężczyznami będą pełnić posługę przy ołtarzu.
Chciałbym, byśmy niebawem rozpoczęli w naszej diecezji systematyczne przygotowanie do bycia lektorem, akolitą i katechistą, i aby te posługi mogli podejmować zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mówił metropolita katowicki. O tym, że kobiety mogą pełnić posługę przy ołtarzu, zadecydował 3 lata temu papież Franciszek, czyli Blitzkrieg to pusty slogan przy tym tempie Franciszka. Na szczęście jest alternatywa, kaplica Bractwa na Śląsku, obecnie w Katowicach, która znowu być może stanie się za ciasna. Z tym państwa zostawiamy, z tą kompletną degrengoladą, która za chwilę się pewnie będzie rozszerzać na kolejne diecezje. Dokładnie, no więc za kto jeszcze nie ma kaplicy w swoim powiecie, proszę Państwa, działajcie, organizujcie, bo przecież to, bo Wy musicie prosić Bractwo o przyjazd, tak, żeby mogło wejść na Wasz, powiedzmy, teren kanoniczny, który podlega biskupom, no nie chcę powiedzieć zdrajcom, ale na pewno pogubionym i albo po prostu albo tylko modernistycznym, nie diabelskim. No to chyba co, kończymy, panie Kamilu. Tu stawiamy kropkę. Stawiamy kropkę, kończymy. To był kolejny przegląd tradycjonalistyczny. Kamil Klimczak. Piotr Błaszkowski z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy za uwagę. Prosimy o kciuki w górę, o subskrypcję, o komentarze, o wsparcie kanału. To tyle na dziś. Do zobaczenia w kolejnych programach.